Witam serdecznie na kanale. Dzisiaj w takim szybkim filmiku chcę Wam troszkę opowiedzieć o zakończeniu labiryntu w polu kukurydzy. I wiem, że to jest taka rzecz, która troszkę wprowadziła Was w zastanowienie, może troszkę w lekką konfundację. Konfundowanie? No wiecie. I chciałam troszkę wyjaśnić, co miałam na myśli, dlaczego tak zakończyłam labirynt i co Wy z tym zakończeniem możecie zrobić. A jeżeli nie wiecie, o czym mowa, to jest moja książka Labirynt w polu kukurydzy, która ukazała się niedawno, 18 maja i którą już możecie dostać w e-booku, w księgarni, możecie też ją sobie zamówić do domu, także do wyboru, do koloru. Pokrótce, jeżeli tylko kliknęliście na ten filmik i byliście ciekawi o tym zakończeniu, to opowiem Wam, o czym jest ta książka. Labirynt w polu kukurydzy to książka, w której 8-letnia Beata jest świadkiem katastrofy lotniczej. Ta książka jest właśnie opowieścią o tym, jak katastrofa wpłynęła na jej życie, jak trauma nas zmienia, jak wiąże się często z niezrozumieniem, z reakcjami rówieśników, otoczenia i tym, jak destrukcyjnie może na nas wpływać. Ta książka pokazuje też proces Beaty, jak ona wpada troszkę w kłopoty, w różne tarapaty, aż w końcu trafia do hospicjum, gdzie poznaje chorego Dawida. I to jest piękna relacja, która mówi o życiu, o śmierci i zaskakuje Beatę tym, że Dawid pomimo swojej choroby, pomimo tej śmierci, która ją dotknęła w tak negatywny sposób, może być szczęśliwy, może być radosny i dochodzi do takiego zestawienia ich perspektyw. Książka jest o tym, że największa siła drzemie w nas samych, że to my budujemy nasze przeżycia, nasze życie i to, co właściwie robimy. No i właśnie zakończenie. Labirynt w polu kukurydzy ma otwarte zakończenie. Co więcej, ma zakończenie, które wy sami możecie tak naprawdę dopisać. No, tutaj, na samym końcu książki, jak widzicie, są kropeczki. I tam możecie wziąć ołóweczek, długopisik i dopisać, co w tym konkretnym momencie zrobiła Beata. Jest to bardzo ważny moment, ponieważ to jest moment, który zadecyduje o całym jej życiu w przyszłości. Zadecyduje, czy pójdzie jedną drogą, czy pójdzie drugą drogą. Jest to w pewien sposób właśnie takie rozdroże, gdzie ona decyduje, czy to wszystko, czego się nauczyła, pociągnie dalej, czy może gdzieś tam wybierze jednak inną drogę i troszkę od tego odejdzie. Wiem, że bardzo dużo czytelników chciałoby w tym momencie zobaczyć happy end, zobaczyć, że to się skończy po prostu takim troszkę disneyowskim zakończeniem, gdzie wszystko będzie po prostu super i usłane różami. Jednak tutaj w tym zakończeniu chciałam zaznaczyć, że nie zawsze w życiu tak jest. Podejmujemy różne decyzje, każdy podejmuje jakieś swoje decyzje uwarunkowane tym, co czuje. I Beata też troszkę ma prawo do takiej swojej prywatności tutaj. I chciałam przerzucić ciężar właśnie z niej i troszkę ze mnie też jako autorki i osoby, która trochę za nią stoi, na Was. Żebyście to Wy pomyśleli, jak chcielibyście, żeby ta historia się zakończyła, co chcielibyście zrobić, a może nawet co Wy byście zrobili na miejscu Beaty. To jest właśnie podkreślenie, że każdy pisze własną historię, że to nie jest tylko książka, którą przeczytacie i może zapamiętacie, może nie, ale to jest coś, co też możecie stworzyć, tak jak możecie stworzyć różne rzeczy w swoim życiu. Tutaj właśnie oddaję zupełnie pióro czytelnikowi i przekazuję Wam pałeczkę. Zróbcie, co chcecie, zadecydujcie, jak uważacie. Tutaj losy Beaty są zupełnie w Waszych rękach. Na pewno też chciałam, żeby to troszkę była taka zabawa i takie mała iskierka kreatywności, gdzie Wy też możecie brać po prostu w tej książce udział. Dlatego, jeżeli coś dopiszecie, to koniecznie dajcie mi znać. Dajcie subka też, lajka i te wszystkie terefery. Do zobaczenia w następnym filmiku. Bye!